Cześć, melduje się Kobikowski. Bardzo cieszę się, że mogę wreszcie przemówić do Was moim normalnym głosem. A w tym wideo omawiać będę interesujące wzmożenie zestawu Kobi Focke Wulf EW190A8. Kobi chwali się, że ten model w porównaniu z jego poprzednią wersją z 2017 roku został całkowicie przeprojektowany. Ja to Wam od razu potwierdzam. Zmiany są rozległe, zwłaszcza w obrębie skrzydeł i ogona. Natomiast wiadomo, mam swoje zastrzeżenia do tego zestawu i nie chodzi tu wcale o pozostawione na skrzydłach study. Zapraszam na film. W ten sposób cały model wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Budowało się to bardzo ciekawie, zwłaszcza, że konstrukcja została naprawdę mocno zmieniona. Nie ma tu mowy o jakimś tam budowaniu na pamięć, że zbudowałem już kilkanaście myśliwców i wszystkie buduje się tak samo. Tutaj konstrukcja, przede wszystkim skrzydła, została odmieniona. I teraz oczywiście sobie wszystko tutaj dokładnie obejrzymy. A podczas budowania, wiadomo, troszeczkę humoru zepsuły mi naklejki, ponieważ ja oczywiście starałem się tam, wiecie, jak najładniej przykleić, a tam jakieś po prostu fafrochy mi jakieś tam się pod którąś tam przykleiły, nie mogłem ich wydobyć i takie rzeczy mnie denerwują. I co ciekawe, już teraz Kobi zapowiedziało w swoich tam mediach społecznościowych, że zbliża się odświeżony Spitfire, który będzie już całkowicie bez naklejek, z samymi nadrukami. No, ciekawe się to zapowiada, na pewno też mu się przyjrzymy. Słuchajcie, zacznę tutaj takie trzy punkty sobie wypisałem, co mi się nie podoba w tym modelu, bo ogólnie bardzo dużo rzeczy mi się podoba i sam model mi się podoba. No ale mówię, muszę wymienić tutaj rzeczy, które sobie wynotowałem, z których tylko dwie właściwie dotyczą samego myśliwca, ponieważ, no to może od tego zaczniemy. Jedna rzecz dotyczy samej podstawki. Podstawka jest już, słuchajcie, w zestawie, ta zmieniona, tutaj Józef Priller na bok na razie. To już jest zmieniona podstawka, która została odchudzona. Liczba części została zmniejszona. No i niestety właśnie powiem Wam, że zaszkodziło to. Ona wygląda ładniej chyba, ale zaszkodziło to trochę solidności konstrukcji, ponieważ bardzo łatwo dochodzi do po prostu do jej, zobaczcie, rozczłonkowania takiego. Tutaj ten, o widzicie, bardzo łatwo. Na przykład to nawet można, wiecie, podczas jak tutaj powiedzmy sobie wkładamy sobie myśliwiec, I o, już jest ta podstawka taka, podstawka jest taka, wiecie, wygięta, więc trzeba to tak, wiecie, bardzo delikatnie i na słowo honoru. I na pewno już nic cięższego niż myśliwce to nam tutaj na niej nie zawiśnie. I jak chcemy mieć tutaj mocniej to zrobione, to będziemy musieli dodać jednak tą trzecią warstwę płytek, bo to naprawdę się tutaj bardzo łatwo się rozchodzi. Bardzo łatwo. Tutaj tylko rzut okiem na podstawkę starego typu. Tu były trzy warstwy płytek. Tu mamy dwie. I tutaj nie było mowy o tym, żeby cokolwiek się po prostu, wiecie, odchudzać. To trzeba, wiecie, też umieć, nie? Tutaj według mnie konstrukcja została odchudzona troszeczkę za bardzo i to tym podstawkom zaszkodziło. Więc to jest minus według mnie numer jeden. Teraz tak, minus numer dwa i zarazem taka największy ogólny zarzut, jaki mam do tego zestawu, jest taki, że dlaczego, skoro włożono w to dużo pracy, tak, zastosowano tutaj nowe elementy ciekawe, ktoś nad tym siedział i przeprojektowywał ten model od początku, dlaczego znowu to jest czarna trzynastka Józefa Prillera? No dlaczego? No przecież ten model mieliśmy już w wydaniu gazetkowym i później jeszcze został wznowiony w wydaniu pudełkowym. Dlaczego znowu jest to czarna trzynastka? Przecież to, słuchajcie, to jest, jeżeli chodzi w ogóle o Focke Wulfy EW190, to jest drugi co do popularności i co do ilości wyprodukowanych sztuk, w ogóle statek powietrzny,
u Niemców podczas II wojny światowej. Miejsce pierwsze, niekwestionowane, to jest oczywiście Messerschmitt Bf 109, około 34 tysiące egzemplarzy wyprodukowanych, a FW 190, czyli ta maszyna, to jest numer drugi na liście i to jest około 20 tysięcy egzemplarzy. Z tego było pełno wariantów i z tego mamy sporą listę takich bardzo ciekawych, charakterystycznych, wiecie, takich znanych, konkretnych egzemplarzy z takimi popularnymi malowaniami. No i czemu nie została któraś z tych wersji zrobiona? Albo na przykład w ogóle, dlaczego już przy takich zmianach na przykład nie zrobiono którejś z tych wersji na przykład z wydłużoną tą częścią dziobową, gdzie był jeszcze mocniejszy silnik wsadzony, albo wersja myśliwsko-bombowa z bombą, bo to jest dodatkowy zbiornik paliwa, to nie jest bomba. Na przykład jest też taka charakterystyczna wersja malowania, która mi się bardzo podoba. Tutaj z tymi pierścieniami z przodu w kolorze żółtym i też z takim żółtym paskiem z tyłu. Ogólnie dosyć podobne, no ale no już choćby coś takiego. I wtedy można by opisać przy tej okazji jakiegoś innego asa lotnictwa. No naprawdę nie mogę tego zrozumieć. No przecież, no chyba że Kobi stwierdziło, że czarna trzynastka Józefa Prillera jest dla nich bardzo ważnym modelem, no a że wcześniej to były naprawdę nieudane modele w ich wykonaniu. Ja tak nie uważam, być może oni tak uznali, że no dobra, no to zróbmy chociaż tą pierwszą taką naprawdę udaną czarną trzynastkę. Ja tak nie uważam, żeby tamte były jakieś mocno schrzanione, chociaż różnic jest sporo i możecie sobie obejrzeć filmik, to gdzieś mam nadzieję, że nie zapomnę go podlinkować w karcie, ale to jest, jak omawiam tą wersję gazetkową, chyba w kwietniu 2017 roku, mi się wydaje, albo 2016, no nie wiem, coś około tego, i tam możecie sobie zobaczyć. Co prawda ja tam się troszeczkę skompromitowałem i w ogóle źle złożyłem, pozamieniałem te takie z boku te klocki, w związku z czym było to źle poskładane, jeszcze chyba na goleniach źle te osłonki zamontowałem, ale generalnie tam widać spore zmiany i tam na przykład widać też taki paskudny kwadratową tą podstawę z ośką pod śmigło. No i ogólnie widać, że tamten model jest po prostu gorszy, choćby ma takie straszny kanciasty ogon. Więc dobra, tak, więc tutaj już wypłakałem się, podsumowując, no nie rozumiem, czemu zrobiono znowu czarną trzynastkę i nie jest to po prostu jakiś nowy, fajny, wybrany z wielu, bardzo charakterystyczny egzemplarz. Figurka ta sama, to ma być figurka oczywiście asa tutaj lotniczego Józefa Prillera i to ma być jego czarna trzynastka. Dobra, więc to idzie, słuchajcie, sobie na bok. To idzie sobie teraz na bok i skupimy się teraz na myśliwcu. I aha, jeszcze trzeci punkcik, jaki sobie wynotowałem, jeżeli chodzi o myśliwiec, to no nie podoba mi się to, że ciągle zamocowanie goleni jest w sposób delikatny. Ja rozumiem, że oni też chcieli to odchudzić, żeby to było, wiecie, żeby to osadzenie tutaj nie było jakieś bardzo duże i tak dalej, ale naprawdę po kilku złożeniach i wyłożeniach, zobaczcie, to się nam samo demontuje. No tutaj akurat rekord był, bo wcześniej mi się to w sześciu złożeniach i rozłożeniach robiło. Tu mi się robiło to po prostu zrobiło mi się to jeszcze szybciej. Więc ja rozumiem, że to jest prosty fix tutaj, tak żeby po prostu sobie to, jak nam wiele razy sobie to złożymy, to że łatwo to po prostu zmontować, ale to nie jest fajne i tutaj tu bym włożył jakiś po prostu jakiś, wiecie, wysiłek zespołu, żeby to opracować rozwiązanie, które by się tak łatwo nam nie rozpinało. Dodatkowo tutaj już tylko uwaga, może nie duży minus, ale dodatkowa uwaga, że teraz te złożone golenie podwozia bardzo wystają, tak? Wcześniej tam było sporo miejsca, znaczy w tych grubszych skrzydłach i w dodatku tam była pozostawiona wnęka taka na koło, w związku z czym ono się chowało bardziej i nie wystawało aż tak bardzo. Według mnie ten model jest stworzony do tego raczej, żeby ładnie tutaj
żeby był eksponowany z rozłożonym podwoziem, niezależnie od tego, czy żeby stał na własnych kołach, czy na podstawce, żeby miał raczej te kolenie rozłożone. Dobra, teraz sobie go na spokojnie sobie go obejrzymy. Tutaj właśnie Kobi ma już oczywiście ten powiększony, ładny kołpak śmigła. Pamiętam w tamtym wideo właśnie sprzed 2 lat jakoś pokazywałem taki chyba wydruk 3D, jaki zrobił jeden tutaj ze znajomych do tego, jaki powinien być w tym modelu, bo tam jeszcze był taki właśnie dosyć szpetny, taki ten zaostrzony, taki z dziobkiem zaostrzony kołpak śmigła. Tutaj już jest taki duży i zaokrąglony kołpak śmigła, a pod spodem podstawa ta obrotowa już jest na podstawie oczywiście koła. Tak więc tutaj ładnie widać wtedy te tutaj szczeliny prowadzące do silnika gwiazdowego. Tutaj mamy dalej te pierścienie takie osłaniające silnik. Tutaj już widzimy nadruk, tak, żeby to było dopasowane. Szarość dosyć dobrze dopasowana, bo tutaj mamy już klocki ciemno-szare, to dobrze tutaj dopasowane. Od dołu taki identyfikacyjny żółta wstawka. Może najpierw się tutaj przelecimy tutaj po kadłubie. Tutaj właściwie mało zmian w tej sekcji. Znowu mamy to oczywiście bardzo ładny klocek, ten taki lekko zaokrąglony z tym nadrukiem właśnie tutaj tego takiego ostrej wstawki czarnej. Karta tutaj Kier Jutta 13. Dalej mamy przejście w kierunku ogona. Jeżeli chodzi o to oczywiście te bardzo takie charakterystyczne oznaczenia C3, czyli dla obsługi naziemnej wyraźnie zaznaczone, jakie tutaj do tej maszyny lać paliwo. C3 to paliwo, benzyna syntetyczna i C3 to z tego, co tam szybko wyczytałem i to chyba to jeszcze dawno temu, że to był wariant taki już bardzo wysokooktanowy, chyba nie wiem, tam ponad 100 czy 130, 150 oktanów wysokiej klasy benzyna syntetyczna. Jeżeli chodzi o kabinę, brak zmian i tutaj zobaczcie, właściwie troszeczkę taki też felerek, ja już do tego się nie będę czepiać, ale zobaczcie, tutaj jest jeszcze ta owiewka, końcówka owiewki jest jeszcze przystosowana do tej jakby do tej poprzedniej konstrukcji ogona, takiej kanciastej, w związku z czym konstrukcja zaokrąglona przechodzi w kanciastą. A teraz fajnie by było, gdyby powstała owiewka z czasem, może wreszcie do tego jakiegoś kolejnego Focke-Wulfa w wersji bombowej albo z wydłużonym dziobem, z mocniejszym silnikiem, z nowym malowaniem, to wtedy mam nadzieję, że już powstanie jakaś tam docelowa owiewka odpowiednio zaokrąglona. No i teraz tutaj mamy sekcję już naklejek. No tutaj się trochę pobawiłem, oczywiście troszeczkę nerwów, ale tutaj gdzieś, jak tak coś dobrze przyjrzycie, tutaj widać, gdzieś mi jakieś fafrochy powłaziły pod te naklejki. Teraz tak, ja sobie tak oglądałem, słuchajcie, porównywałem sobie profile i tak się wahałem, być może troszeczkę jeszcze przewęziłbym ten ogon. Nawet nie, że tam całą jedną płytkę, bo to może było za dużo, ale bym przesunął te skosy, te dolne skosy na przykład, bym przesunął w tą stronę, na przykład może o stud, czy też może o 2 study i wtedy to optycznie ten ogon byłby jeszcze taki węższy, a tutaj już nawet na płasko bym zrobił przejście w stronę tej sekcji już pod tymi statecznikami, nie? Tu oczywiście świeci pustka, bo tu powinna być swastyka. Jeżeli ktoś ma do tego oczywiście podejście takie zdrowe, chce mieć po prostu model zgodny z historią, to można sobie wykonać naklejki albo zdobyć kalkomanię w skali 1 do 32 ze swastykami. Bez problemu można je zdobyć.
albo taki cały arkusz, może z wieloma swastykami w różnych skalach. To na pewno, takie coś na pewno widziałem w ofercie. I tutaj sobie nanieść wtedy taką swastykę. Oczywiście nie, żeby tutaj propagować nazizm, tak, tylko żeby mieć model zgodny z po prostu ze stanem faktycznym, historycznym. To sama ta sekcja stateczników na mój stan wiedzy bez zmian. Z drugiej strony mamy oczywiście to samo. I tutaj tylko chciałem, no, zapomniałbym tutaj zaznaczyć, że no wreszcie mamy tutaj oczywiście zaokrąglone te powierzchnie, te klocki z dołu i z góry. W środku tutaj gdzieś mamy płyteczki duo, czyli ze studami po obu stronach i stąd możliwe jest takie zakończenie tego, wykończenie tego ogona od dołu. Tutaj jedno też taki lekki zarzut, zobaczcie, widzicie tą tutaj zaokrągloną, to ono ma takie jakieś wtrącenia, takie mazy czarne. Słuchajcie, ja nie mam z tym problemu, dlatego że te modele to nawet są trochę takie za bardzo sterylne, więc mogłyby mieć taki lekki jakiś taki weathering na sobie tutaj, więc takie jakieś mazy, dopóki geometria klocka jest zachowana, mi w ogóle nie przeszkadzają. Tak, i tutaj od góry warto zaznaczyć, że są to klocki nowego typu. One tutaj są takie ostro zakończone, więc te końcówki nawet muszą być, nie mogą tam w stutnie wchodzi, więc one leżą tutaj de facto na kafelkach. Tutaj na przykład to widać, nie? Zobaczcie, tutaj macie kafelkę 2x2 i ta końcówka tego zaokrąglonego skosa. I tak samo tutaj wyżej. Tutaj jest taka, widzicie, 1x2 boczkiem kafeleczka leży. Więc ogólnie ogon na zmiany w ogonie na plus, przy czym zastanowiłbym się, czy jeszcze troszeczkę go nie przewęzić po prostu optycznie. Dobra, i teraz przechodzimy już do czekajcie, od dołu. Tutaj coś jeszcze, jeżeli chodzi o kadłub, coś powiedzieć. No tutaj mamy ten dodatkowy zbiornik z paliwem, zrobiony w taki mądry sposób, ciekawe wykorzystanie. Ten element to już jest bardzo stary, od bomb wszelakich, od Kobi już z dawnych czasów jeszcze, a tutaj, czy tam jakieś tam, wiecie, takie końcówki silników, coś takiego. A tu z przodu mamy kołpak, mądrze zamontowany. Ten taki sam kołpak od śmigła, jak tutaj widać te trzy dziury pod śmigło, trzy łopatowe, natomiast mamy tutaj po prostu w kolorze szary zamontowane i tutaj jako ten przód tego zbiornika z paliwem. Teraz tak, przechodzimy do skrzydła. Teraz tak, no słuchajcie, ja pamiętam, w ogóle strasznie się zdziwiłem, że był taki jakiś, jak Kobi rzuciło pierwsze screeny, takie jeszcze chyba rendery tego modelu, to było, co to za tutaj, za... Że to uwstecznienie, że study na skrzydłach wystają, że to w ogóle, że nie kupię tego, że skrzywdzono mnie i w ogóle świat się wali. Trochę przesadzam, nie? Ale takie były głosy. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Mi się to bardzo podoba. Wielokrotnie zaznaczałem, że troszeczkę studów, i to jeszcze od najdawniejszych czasów zauważałem, takie miałem swoje przemyślenia, że pewna ilość studów pozostawionych w modelu w ogóle nadaje mu pewnego takiego charakteru i nie ma problemu, tak? Natomiast tutaj jeszcze dodatkowo możemy to wykorzystać, że właśnie w takich pozycjach, tak jak na miniaturze było na zdjęciu, że dzięki tym studom na przykład możemy łatwo sobie ustawić figurkę, podczas gdy bez tych studów to byłaby ciężka sprawa. Tak możemy sobie na przykład właśnie, jak robimy jakąś scenkę, to może techników z obsługi naziemnej możemy tutaj umieścić. Tutaj do skrzydeł ładowało się przecież amunicję i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie widzę najmniejszego problemu, a wynika to po prostu z tego, że to są takie klocki, te, wiecie, to są de facto płytki z takim wypustem bocznym, z wyprowadzeniem studów w bok. Bo tutaj Kobi chciało wyprowadzić w bok, żeby zrobić zaokrąglone te krawędzie natarcia skrzydeł, co mi się bardzo podoba. Tutaj w nich widzimy tylko, że takie wcięcia właśnie na te karabiny maszynowe. No to po prostu wymóg tego, jak to jest montowane i że no nie ma po prostu
płytek, nie ma takich elementów zaokrąglonych, jeszcze dodatkowo z dziurami na karabiny. Więc ja to rozumiem i to mówię ok. I tutaj właśnie widzicie, no powstaje taka że lekkie takie wybrzuszenie fajne i to mi się na pewno podoba. A tutaj jeszcze zobaczcie, są wykorzystane takie elementy skośne lub też te wklęsłe takie, które mają pokazywać miejsca, że tak powiem, gdzie to skrzydło optycznie się jeszcze nam no, wybrzusza i jakby rozszerza przy kadłubie. Tak, ale chyba taką rzeczą, która mi się najbardziej, czego nie było wyraźnie widać na opakowaniu, to podoba mi się to, w jak sposób to jest ta klapa, bo to nie jest idealnie, wiecie, tak odwzorowane fotograficznie, że tak powiem, jak to jest w modelu prawdziwym. Natomiast generalnie tutaj, z tego co mi się wydaje, tutaj mniej więcej w tej sekcji były lotki. I tutaj jakby tylko mamy je tylko troszeczkę zasygnalizowane, a tutaj pod taką stałą osłoną były klapy, które uaktywnia się podczas lądowania i startów, które dodatkowo tam przy niższych prędkościach zwiększają opór, ale zwiększają chyba powierzchnię nośną, więc ułatwiają start, które później podczas lotu się już składa. I to zostało tutaj zamontowane po prostu w ten sposób na takich zawiasach, na zmodyfikowanych w pewien sposób tych podstawach i to mi się bardzo podoba. Teraz tak, jak już obróciliśmy go sobie, to widzimy więcej zmian, to znaczy inaczej. Chyba po raz pierwszy w samolotach od Kobi widzimy coś takiego, bo wcześniej tych elementów po prostu nie było. Tu mamy wykorzystane te takie, wiecie, te blaszki wzmacniające, czyli bardzo cieniutkie takie, bardzo cieniutkie klocki, cieńsze niż płytki ze studami. I tu nawet, słuchajcie, jeszcze więcej by można było zrobić, ale rozumiem, że Kobi troszeczkę patrzyło na liczbę części w tym zestawie, żeby tak ten model jest wyraźnie droższy niż poprzednie myśliwce. Więc musieli trochę kontrolować te liczby części, ale już mamy trochę wygładzone. A jak ktoś ma więcej, to można jeszcze więcej sobie wygładzić. Może jeszcze tutaj można sobie by wygładzić i tak dalej. Tutaj też taką jakąś cienką. I dzięki temu mogliśmy tutaj przykleić naklejkę zgodnie z instrukcją. Ta naklejka niestety nachodzi na wiele elementów, tak? Bo chyba poprzednie, że tutaj te daje się zmieścić ładnie na jednym elemencie. Aha, tu na ogonie też wchodzi na wiele elementów, ale generalnie na przykład te, gdyby tą jeszcze wyciąć, to ta wchodziłaby na jeden element, no to ten tutaj Balkenkreuz wchodzi też na wiele, no i tutaj też na wiele i tutaj, ach, jakby to uszkodzi, słuchajcie, tą przednią krawędź tego skrzydła, to tutaj nam się ta naklejka brzydko rozejdzie. Dobra, więc słuchajcie, to tak tutaj na gorąco staram się Wam wszystko tutaj omówić. Mi się wydaje, że już no przeczołgałem się tutaj po tym modelu, po większości rzeczy, które miałem w głowie. Wyszło tego sporo gadania. Ja słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkim, którzy jakimś cudem dotrwali tutaj do końca. Już znacie moją opinię. Nie musi być ona oczywiście zgodna z Waszą. Jeżeli na przykład z czymś się nie zgadzacie, to bardzo chętnie przeczytam o tym, co się, czy, że na przykład o, Kobikowski nowa podstawka jest świetna, a bardzo dobrze, że jest znowu czarna trzynastka, ponieważ za mało jeszcze było czarnych trzynastek i dopiero ta jest pierwsza dobra. A golenie to w ogóle się nie wygłupiaj. Tak, więc możecie tak napisać. Ja natomiast muszę zgodnie ze swoim sumieniem wszystkie takie jakieś minusy Wam, o minusach Wam opowiedzieć, ale na koniec, podsumowując, już płynnie przechodząc do podsumowania, chciałbym wyrazić swoją ogólnie pozytywną opinię o tym modelu. Bardzo fajnie wygląda. No słuchajcie, no idealnie to by było, gdyby skrzydła były troszeczkę takie, wiecie, zadarte do góry pod kątem, ale bo one w Focke-Wulfie to naprawdę dosyć wyraźnie było widać, tylko że wtedy no tak naprawdę to byśmy oczekiwali od Kobi znowu dodatkowych specjalistycznych elementów, które montażowych takie, które tam gdzieś w skrzydle by się
tu w tym miejscu załamywały. Słuchajcie, to by było na tyle. Tak, żegnamy Józefa Prillera, patrzysz na notatki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.